Problem. Duży problem z prysznicem i nie mam wody. I kurde, teraz powiedzcie mi dlaczego. I za chwilę usłyszycie takie zatwardzenie w rurach. I zaczyna znowu leć woda. I teraz pytanie, czy to jest problem ciśnienia, czy pompy? Pompy ciśnienia na pewno. Tylko pytanie, czy chodzi o to, żeby dopompować do hydroforu powietrza. Po dłuższą metę jest to trochę upierdliwe. Ja to się już przyzwyczaiłem. Więc jak przestaje lecieć, to się nie stresuje. Po prostu. Tylko teraz czas, o, teraz już jest coraz mniejsze ciśnienie. I to jest czas, żeby włożyć prysznic i spokojnie się namydlić. Można spokojnie sobie, o, umyć uszy i co tam trzeba umyć. I czekamy do momentu, na 100%. To jest jakieś, no nie wiem, o, 2 minuty leci woda i przez 30 sekund nie leci. Ale teraz jest to ciśnienie, jest takie malutkie, że to, jest tutaj, o, widzicie? I czekamy znowu. Dźwięk zatwardzenia w rurach. Nie ma wody, panika. O! I jest woda. I na ludzie się spłukujemy. Idzie tylko woda. Jest fantastycznie. Super ramka i tak dalej. No i pytanie teraz. Co tu zrobić? Czy do hydropora po prostu sprawdzić ciśnienie, na ile tam jest? Tam powinno być, nie wiem, 3 bary, 2 bary, nie ważne jaki baniak. Także jak wiecie, co z tym zrobić, to piszcie.